Hej, tu Zizi Games. Dzisiaj pogramy sobie w Simsy. I tak wiem, ucieczka w plener, w ogóle nowy ten. Ja nie mogę, nie założyłam. Dobra, powiem wam jeszcze na początku, że... Dobra, nie powiem wam, bo będę już włączała. Pirim, zaraz włączymy, że mam trzy kody. O, jestem. Trzy kody na ucieczkę w plener, ale nie chcę takich rozdać byle komu, dlatego chyba zrobię jakiś taki, powiedzmy, konkurso. Tak, żeby nie było tu, wiecie, że przypadkowo kto szybszy, to lepszy, tylko rozdam te kody dla wygranych. Ale nie wiem, co zrobić. Także to jeszcze później i tak dalej. No, wróciłam do kręcenia kamerą i w ogóle. Chodzimy pultaski. A, no i tutaj widzicie? Granitowe kaskady. To jest nasza piękna nowa osada, gdzie widzimy las w granitowych kaskadach. No i tam jakieś te domki. Nie wiem, czy przeprowadzić naszą rodzinkę na jakiś czas. Nie. Przecież pojadą tam sobie wszyscy na wakacje. Zobaczymy, czy będzie jakaś taka możliwość, powiedzmy, pojazdu na wakacje. O, taka muzyczka, taka chyba inna jest nawet trochę. Ej, czy tak długo się jakoś loguje? Czy mi się wydawało? Dobrze. Na początku musimy zobaczyć, jakie dodatki poszły. Wow. Ale super. Ej, ja bym od razu urządziła taki dom. Ale już mnie jara. Powiem wam, że kupię. Żeby chociaż sobie tak jeszcze wypróbowywać. Super, jarkam się. A czemu to jest jako pokój? Łe, no masakra! Nie, no tak nie chcę tego zrobić. No to weźmiemy tylko... A fuck, no czemu nie mogłabym tego tak... Nie, jako pokój. Jestem zła. No ale dlaczegoż? Czekajcie, no dobra, to zróbmy to jako pokój. Za jakie wyśniactwo! No nie bez sensu tutaj zakupowanie jako pokój. Jeszcze raz to kupię i sprzedam, to się sama wkurzę. Dobra, no nie, no nie, no wkurza mnie to! Dobra, ale z drugiej strony też mi się jakby nie chce wielce ten... No to zrobimy tak, to jest i tak tylko na chwilę. Co nie? No ale jak to w ogóle ma się trzymać, jak tu jest od razu ten pokój drugi? Nie wiem. Nie wiem, jak to ludzie wymyślili. No przecież wiem, jak się buduje schody, co to do choinki jest. Nie może... O co chodzi teraz? No. No nie tu. Tutaj. No. Dobra, olać. Jakiś latający, nie wiadomo czemu to. Zobaczmy, co my tu mamy. Proszę Arnolda, głowę rodziny. Szperaj, czy... O, szperaj w poszukiwaniu. To jest kosz na śmieci. Nic specjalnego. Aha, i to są ozdoby zwykłe. O, zjedz coś na szybko, to jest fajne. Weź napój, mleczko. No zaraz tu Arnold będzie... Proszę, chodź Arnoldzie, zobaczymy, co tutaj niby za nowości. A tutaj? Barabara, tak myślałam. Czytaj przegląd leśny. No fajne, i to by zaproś do ogniska, a tutaj są same ozdoby. No włącz tam wszystkie światła. A to jest prysznic. No niby fajne. O, spoko to wygląda. Z drugiej strony. O, patrz, nawet nie chciał się usiąść tam w tym dziwnym czymś. Ale gdyby tak na kemping, a jest jakaś taka możliwość, ala wyruszmy wszyscy na kemping na jeden dzień. Jest coś takiego? Tutaj telefon. No, a zaplanuj wydarzenie towarzyskie, ale trochę tak inaczej. Patrzcie, to mleko jest inne. To mleko jest w takich drewnianych tych. Ej, ale... Zaraz mi tutaj zaprosi jakichś znajomych. Nie, nie chodzi mi o takie coś.
fajne. Pieczenie kiełbasek? Nie! To mi się w ogóle nie podoba. Czekajcie, czy idzie zrobić coś w stylu... A wynajmij usługi, bo może już w końcu mogę wynająć. Przeglądaj sieć. Wyjedź na urlop! Nie. Wyjedź na urlop, no! Czy to będzie to? Jezu, wyjedź na urlop z! No z wszystkimi! Tak, no... Moim zdaniem z wszystkimi wyjedźmy. Jezu, oni wszyscy na tym kempingu to umrą. No i kiedy wyjadę? I o co teraz chodzi? Czekajcie, ale wyjedź na urlop z... Może tylko podróżujmy. No wyjedź na urlop z nimi wszystkimi, no. A co? I od tego momentu straciłam właśnie całą resztę, wszystko w ogóle, gameplaye. I to jest jakaś masakra, nie wiedziałam co zrobić. Przez 7 godzin próbowałam odzyskać te pliki, nie dało rady. Więc postanowiłam, że zrobię dubbing i będę wam mówiła co robiłam, co myślałam. I wiem, no nie, to jest jedyne rozwiązanie, także kontynuujemy. Okej, i teraz zaczynałam wybierać miejsce, gdzie na ten urlop pojadę. I chciałam wybrać albo ten domek, albo ten domek, ale w końcu wybrałam, zaraz pokażę, ten domek wybrałam, bo tam to są w ogóle jakieś lasy takie tam, w ogóle widzicie, są tylko 5 parceli, to jest bardzo mało i tam jeszcze ten las, to jest taka publiczna bardziej, no i ten wybrałam, bo stwierdziłam, że jest ładniejszy, jeden dzień urlopu, nie więcej, bo, Jezu, Merida do pracy miała iść. Nie mogę wam plagiatować, bo ja wiem, co tam będzie się działo. Wszystko więc się będzie działo. Naprawdę czuję się dziwnie, czuję się okropnie dziwnie, że komentuję wam, co się dzieje. Muzyczka się dzieje. Okej, po stronie nad jeziorem. Dobra, zatrzymałam, żeby zobaczyć widok prawdopodobnie. I się zachwyciłam, bo bardzo ładnie to wygląda. Ej, co kończy się urlop, pozostał jeden dzień? Aha, no bo to jak od razu przyjechałam, to jeden dzień, także widzicie, chatka ładna, ale to jest w ogóle chatka, którą straciłam, jakby nie wybrałam. I tak myślałam, że może ładniejsza jest ta obok, no ale wybrałam tą. Ta też nie była taka zła, dużo sypialni w niej było. Ogólnie ładna chatka. No taka wiecie, no. Jezu, pojechali pod namiot, a willi tutaj prawie w takim niesamowitym kurorcie mieszkali. O, to jest nowe, nowe chyba jakieś takie prześcieradło, coś, tam dywanik też taki... Widzicie, takie meble są klimatyczne, fajne, takie ucieczka w plener meble. To mi się spodobało, ten aneks kuchenny. Taki zaokrąglony, też jest moim zdaniem nowy. Chociaż też nie pamiętam, ile tam tych mebli. Patrzcie to, jakie jeziora, jakie lasy, jakie skały, jakie drzewa. O, usiąść można na drzewko. Pływać niestety nie można, ryby łowić tylko tam w takich poszczególnych miejscach. Tutaj jest taka gra. Rzuca się kłódką na ten pal. Tu jest ognisko. No i chciałam, żeby Arnold opowiedział historię. Tutaj trochę się tym męczyłam, bo oni tam nie chcieli przyjść i tam się wkurzałam na to. No ale zaraz wszyscy przyjdą do ogniska, będzie okej. Tutaj chciałam, żeby Ken razem z Amandą, z żoną, tak wiecie, małżeństwo sobie grali, grają. Dobra, rozpala ognisko, opowiada historię, baśnie o olbrzymie. No. I chciałam tak wypróbować to, żeby zobaczyć jak to... Widzicie te lasy? Jezus! O, tutaj ogrodnictwo dla Franklina. Tylko, że tam można zasadzić w sumie, o, kupić nasiona i zasadzić coś, a to tak wiecie, ja wolałam tam później zbierać jakieś rzeczy, skałki i roślinki, tak wolałam sobie zbierać, a nie jakieś takie rzeczy. Tutaj na środku w ogóle jest taki wielki ten... Te domki malutkie, widzicie? Reszta domków bardzo mała. Tutaj takie, nic nie można w tych rzekach się kąpać, nic takiego. Ale ładne rzeki. Co tu się dzieje? Oni tam usiedli przy tym ognisku. Ken rzuca kłódką, nie kłódką, Boże, jak to się nazywa? No, podkową. Rzucanie podkową. I wiem, że tam się tak śmiałam strasznie, bo Amanda po chwili tam grania tą podkową. A, tu robiłam zrzuty na miniaturkę. To jest nudne bardzo. Także Amanda po chwili, jak grała tą podkową, rzucała,
to stwierdziła, to jest gra dla mało inteligentnych. Ona jest snopką i snopki, tak wiecie, w takie gry łatwe, proste dla, dla plebsu nie grają, nie? Także ona była tam wkurzona. Opowiada historię, dorzucił ten pień. I to właśnie nie rozumiałam w sumie, czemu on ten... On wielce smutny, bo wspominał o zmarłym. Przez chwilkę tylko. Ale ten zmarły... No właśnie, wspomnienie o zmarłym Simie i... Przecież tam nie było żadnego zmarłego Sima. I później w znajomych jakby znalazłam chyba jakiegoś ducha. Zresztą nie wiem sama. Nie mogę się rozpędzać z moją opowieścią, co robiłam, bo nawet nie pamiętam. A, no to opowiedział. Chciał miał dzieciom opowiedzieć swoim... historię, baśń. Tylko, że Arnold chyba nie jest dobrym opowiadaczem, wiecie? Wszyscy tam w ogóle, nikt nie chciał słuchać, nikt nie siadał. O! Witajcie, przyjaciele, jestem Adrian, wasz przyjazny strażnik leśny. Wiem wszystko o biwakowaniu, więc jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to zgłoście się do mnie. No i tutaj w ogóle... O, czekajcie, tutaj był ten duch. Aha! O, nie pokazał... A, Denis! Denis duch! Nie wiem, kto to tam w ogóle, gdzie on tam jest, gdzie on był, gdzie go zobaczył ten Arnold, ale był gdzieś. Nie wiem gdzie. O, widzicie. Co tu się będzie działo, jak to duchy straszą? O, to jest strachliwe, strachliwe. Żadnego nagrobka, nic, a jakiś duch. No i ten Adrian leśniczy, co niby wszystko wie, to Meridą go chciałam zagadać, ale mało wiedział i nic w ogóle nie można było podpytać. Jedno wielkie kłamstwo. I też się śmiałam tutaj, że w ogóle wygląda jak taki zabójca i tak się to wszystko zaczyna, że wiecie, że on teraz później wszystkich pozabija w tym domku i z taką czapeczką niby taki, no prawda. Jestem Adrian, wszystko wiem o biwakowaniu. No. On taki niby miły, taki udawał chyba. A tam smutny Arnold z tym. No i nic nie można było wielce pytać o biwakowanie, więc ja tam... Co, ej? O jakieś zajęcia, no opowiedz, nic naprawdę. Także zwykła osoba ten leśnik. Leśnik wcale nie pomagał. Leśnik był picem na wodę. Tak. No, Arnold sobie poszedł spać. Z krokietem widzę, poszedł spać. Te łazienki mi się nie podobały, no ale już nie bądźmy wybredni na łonie natury, oni powinni w krzakach robić, a nie tutaj. O, i tu właśnie Amanda, o, w ogóle ona już taka niezadowolona, nie? Znaczy tu jeszcze była zadowolona, tu jeszcze nic nie sapała. Piecz pianki! Hotdogi, a pianki wolałam. No patrzcie, bym teraz grała, to bym... O, patrz, zmieniłam na pianki. Widzicie, jak ja siebie znam, jak ja wiem, co ja tam robiłam? To jest w ogóle ciekawe dosyć, powiem wam. No i to foteczka, bo pianki, o Jezus, ale pięknie. O Jezus, jak rzucił Ken. No i teraz jedziemy na kogo? Na Amanda. A, Amanda, patrzcie to. Nieskomplikowana gra. Łatwo się tego, no wiesz, nieskomplikowane. No, rzucanie kłódką do obręczy takiej, no to takie może nieskomplikowane faktycznie. I teraz się zdziwiłam, gdzie idzie Franklin, nie? Franklin postanowił uciec. Ja nic w ogóle nie klikałam. O Boże. Ja nic nie klikałam, a on idzie w dzicz. Into the wild. W ogóle ruszył. Ruszył w las. No proszę, proszę go śledzić. A! Tutaj jest budka leśniczego. Zwiedzaj lasy. Zaprowadź mnie do łazienki. Kup zapasy tam. Wkup zapasy było to samo, co wyposażenie już do kupienia. Takie... I tu się zdziwiłam, jaka rodzinka. Patrzcie, ile tych ludzi. Jest jakaś masakra, ile... Fajne to jest, że w tym lesie mimo wszystko taka interakcja, tyle tych osób. Wiecie, no tutaj jest 10 osób przy ognisku. Tam są jakieś w ogóle pszczoły. Widzicie, owady, jakieś do żądlenia może. I to jest takie coś, że oni stoją i tak nagle się, wiecie, a! Coś ich ugryzło jakby, nie? Fajne. Jakieś komary, coś, spoko. Sprawa. No i Arnold tam miał tą budkę zobaczyć, o co chodzi. O Jezu, Arnold tak szedł, się śmiałam, bo Arnold, wiecie, bo oni nie widzieli, jak on tam... I to w ogóle wielki jakiś ten bubr. Wielki bubr. Fajny. To jest kibel.
skorzystać z łazienki i te muchy obok tego kibla. Najgorsze, że tam się kąpała, chyba ktoś tam się kąpał. Ach, bez mojej zgody oczywiście. No i co? I było tylko to samo, co w wyposażeniu, wiecie, nie? Chatka z worka, no ja tam kupiłam to, co mogłem kupić na trybie budowania. No ale kupiłam chatkę z worka, czyli namiot, chatka z worka, to łóżko, poduszka powietrzna, no, co jeszcze? Jabłka tam, no, mega chłód, to jest lodówka, no taka lodóweczka przenośna, jedną. Później namiot, nie wiem, czym się chatka od namiotu różni, ale nie kupiłam, nie widziałam. Tutaj coś kupiłam jeszcze? O, patrz, gitarę, nawet zapomniałam. No i tu przenośny rozświetlacz kupiłam. A, nie, ten na dole. No, no tutaj przecież to były meble, nie? Także kupił ten Arnold wielce. No i w sumie dziękuję za złożenie zamówień, Arnold tam w wyposażeniu Simama. Tutaj niby czyta, w granitowych kaskadach można robić tak wiele, spróbuj upiec trochę hot dogów, by dobrze się na... Aha, i on teraz, no, i teraz poszłam sobie z samym Arnoldem, opuściłam rodzinę, w ogóle outsider, sam pobiegł, w sensie tam nie, pojechał, do tego lasu, do tych kaskad, nie wiem jakich kaskad, ale do kaskad. Las w granitowych kaskadach, no to tutaj. I tu myślałam, że w ogóle będzie coś takiego, wow. Kończy się urlop, no wszyscy wiemy o tym. No i powiem wam, dużo lasów, dużo drzew. Jak to w lesie, dużo było drzew. Było, no to samo palenisko, ta gra, ten kibelek. I on tutaj, aha, miał zobaczyć tą mrówkę ogniową, bo tam w ogóle był też taki domek, taki kurorcik mały, o właśnie. To też taki morderczy domek. To od razu mi się też skojarzyło, że fakt, tylko go tutaj zabić. I tam jeszcze tacy dziwni jacyś ludzie, coś. Właśnie tutaj, o, ten leżący taki, no. Wiecie, sami mordercy w tych lasach. Uciekł. Może aż nie tacy straszni. I to było super, ta ozdoba na stole, ten ketchup, coś, ale tylko do obejrzenia. Tylko takie, wiecie. No i tak tutaj w ogóle, nie wiem o co chodzi, jakiś kolekcjoner. Jezu, kolekcjoner, ciekawe co ma w piwnicy. To takie ozdoby, tego nie widziałam. Aha, to jest chyba ktoś, kto sam wyrzeźbił, to teraz pomyślałam. Tamte ozdoby to mógł ktoś sam wyrzeźbić, a niekoniecznie do kupienia są w trybie budowania. O, to mnie zaciekawiło. Co prawda to powinnam bardziej Franklinem zbierać, bo Arnoldowi coś tam... No tam po co Arnoldowi to niby było. No i tutaj też. I tu się podjarałam, bo wiecie co on wykopie? A nie, nie wiem sama. Ale on chyba wykopie kapsułę czasu. Czy złowi ją? Nieważne, ale i to jest piękne. Tu poszedł sobie na ryby. I tam taki piękny, ten, takie to łowisko. To naprawdę chyba coś, co mi się najbardziej podobało w całej ucieczce w plener. Kurczę, no takie było to... Ten wodospad, te... Zaraz zobaczycie, te rybki. Ej, ten Adrian tam chodzi z tyłu. Zabójca. Normalnie ludzie tak szybko się nie przemieszczają. Masakra. Napiję się wody, bo powiem wam, że robię je dubbingu. O! Niedźwiedź, ach, no to ja wiem, ten niedźwiedź. To jest w ogóle kobieta przebrana za niedźwiedzia, która wygląda... W realu naprawdę gorzej niż w tym przebraniu. No, zaraz tam później zobaczycie, jak ona wygląda. I on tutaj łowił rybki. I ten niedźwiedź, nie wiem, czy on był w wodzie. W ogóle on był spięty. Arnold spiął się, bo to niedźwiedź. I to tak śmiesznie jest podpisane to. Niedźwiedź. Że wiecie, to jest tylko przebranie, ale jednak niedźwiedź. To nie niedźwiedź, ale. No i to pięknie, nie? Widzicie te wodospady, te rybki pływające, te skałki, ta... Piękna. No, zachwyt, zachwyt. Arnold złowił sandacza amerykańskiego. Skały, skały, łowisko. Nie, niedźwiedź. Czujcie. On ten niedźwiedź mnie nawet tam, powiem, zaskoczył. Myślałam, że prawdziwy, nie? Ale nie wiem, czemu on jest spięty, jeśli to jest tylko przebranie niedźwiedzia.
Samo przebranie oddziałuje tak, jakby to był prawdziwy niedźwiedź, nie? Coś tak śmiałam, że Arnold się boi nawet ludzi w przebraniach niedźwiedzia. No, nikt nie lubi przebywać w pobliżu zwierząt. No, no Arnold się nabrał, że to jest prawdziwe, no. Pff, jest jakieś śmieszne. O, tutaj złapił rybkę. To chyba zaraz zrobię miniaturkę. To się podjarałam i... A to nie wiem, czy tu nawet. Może nie tu. O właśnie, tutaj nie. Tu nie robiłam. Tam później łowił ryby, to robiłam miniaturki. O Jezu, jaki smutny, jaki przygnębiony. No, wraca do swojej kwatery, do rodziny. A nie, że ucieka. No, no i widzicie. W tym lesie kaskadowym tam coś takie było? To łowisko ładne było, ten dom kolekcjonera. Straszne. Dosyć straszne, ale... Ustronie nad jeziorem. No, wracamy do domu. I co tutaj właśnie sprawdzałam, co się z dziećmi dzieje, nie? Słodka markiza. No, wszyscy szczęśliwi, że ozdobione. Nikt nie miał właśnie żadnej takiej czegoś w stylu jestem na urlopie, jak super. Nikt nie miał takiego czegoś. O, tutaj pianki chyba piekła, ale się nie... Merida taka, ojej. O, pianki! Pianki, jakie... Ej, w ogóle zawsze marzyłam, żeby takie pianki z ogniska, tak fajnie, nie? No spoko, no i tutaj chciałam coś zrobić Kenando. Czy mi się wydaje, czy Kenanda w ogóle... nie mam pojęcia, jakie tu plany mi... Aha! Kenanda miała spotkać jakiegoś przyjaciela. I stwierdziłam, że niedźwiedź to będzie dobra osoba. Na początku szukałam jakiegoś małego chłopaka, bo tam tyle ludzi było, ale tutaj niedźwiedź, mówię, a niech się zaprzyjaźni z niedźwiedziem. I to mnie tak nawet rozbawiła. Fajne to było. Taka przyjaźń z łódką. Jezu, to nie jest niedźwiedź. Niedźwiedź. Tylko to jest przebrana Łucja, Łucja Małysz chyba nawet ona tam się nazywała. Pff, jakie śmieszne. Ej, chyba lepiej mi wychodzą gameplaye, jak komentuję. Chyba tak ten, jak wiem, to... No wiecie, czasami jak się tam tak gra, to tak tylko i takie przerwy. A teraz to tak powiem, mam flow. Gadam. Swobodna dyskusja. No. No i widzicie, nabijaj się z dorosłych. I ja to wybrałam. No i niedźwiedź się nie spodobało. Się tak przestraszyłam, że on chce, wiecie. O, patrz, o. Minusy od niedźwiedzia, nie? Się tam w ogóle... Kenanda, nie wiem czemu wymyśliła, żeby z niedźwiedziem się zaprzyjaźnić. Coś przerażającego. No, i tutaj chciałam zrobić coś takiego właśnie, żeby gwiazdy oglądały. No i tam wybrałam, że razem gwiazdy oglądajcie. O, patrzcie, jakie to słodkie. I to od razu zdjęcia robiłam, bo tak się podjarałam, że to takie, wiecie, te łapki w górę, takie... O, żółwik. No i fotka, widzę. Super takie. I to w ogóle chciałam gwiazdy zobaczyć, a tak nie mogłam. Tam tylko w tyle coś tam gdzie niegdzie widziałam, ale... Ej, teraz dopiero widzę te świetliki takie małe. Wow, ale śliczne. Widzicie? Gdzie niegdzie są takie kropeczki kolorowe. Takie totalnie kolorowe, fajne te. Ten Ken w ogóle tą kłódką rzucał cały czas. Straszne. Jakieś rozmowy. Aha, no i coś chciałam powiedzieć o tym, że ona się tak zaprzyjaźniła z tym niedźwiedziem. Jak one tak siedzą, tak oglądają te gwiazdy, to się... Ojej, Arnold. Okropne. Co to w ogóle było? Dużo rzeczy w ogóle widzę teraz, a nie widziałam, jak grałam. I tu zaraz zobaczymy stroje, które doszły. Także to już będzie takie prawie ostatnie, co zrobimy w tym gameplayu, czyli zobaczymy, jakie stroje doszły w ucieczce w plener. Ale jeszcze mówiłam, że jak one leżą i oglądają gwiazdy, to im się punkt kreatywności polepsza. Super, taką kreatywność się uczysz, oglądając gwiazdy. No, no i tutaj patrzyłam, co doszło, tutaj trochę mi to zajęło, chociaż... Nie no, o to w ogóle wyglądało, jakby on był do lasu gotowy. A to jest z tamtego ustawienia dawno i w ogóle.
wzięłam, stwierdziłam, że Kena wezmę, no bo tam Arnold nie był zbyt takim modelem idealnym. I to mu zostawiłam, bo sweterka nie może mieć, a to mu dobrze wyglądało. Jeszcze to doszło, jakaś taka kurteczka zapinana, tutaj takie, o, takie kempingowe, widzicie, z takim tym. Bluzy, jest to takie, nie wiem, czy to leśne, to mi się najbardziej podobało mimo wszystko, ta taka, ten tank. I to mu wybrałam jako drugi strój, nie? Jestem taka głupia, ale wybrałam niedźwiedzia jako drugi strój dla Kena. I to cofnęłam, bo się przeraziłam, że usunęło. No. Się bałam. No okej, okay. I tutaj już, no to było już. To chyba nic już tak nie znalazłam, nie wiem czy było, bo już teraz oszalałam, zgłupiałam i w ogóle. No, tu jakieś takie nowe spodenki, ale to wszystko nie pasowało do Kena. Ken to jednak... Znaczy, Ken jest Kenem. Ken tak nie... No, tam... Parara. O, i przeszłam do Amandy. No, nie przeszłam do Amandy jeszcze. Aha, okulary, nakrycia głowy, coś takiego i tu nic nie było. Nic totalnie nie widziałam. Nie wiem. Może nie widziałam, może coś. Amanda... Coś tutaj zmieniłam w ubraniu? Chyba je zmieniłam nawet, wiecie? Ten sweter... To jest w ogóle jej ubrania codzienne. To je zmieniłam. Takie hardkorowe chyba zostawiłam. Czy coś innego, czy... A, to je zostawiłam! To u góry, to mi się tak spodobało! Nie. To w ogóle takie też mam koszulę z długim rękawem, taką... Strasznie mi się to spodobało. I to je zostawiłam. Ale chyba jeszcze coś dam in dół. Fajne, super, naprawdę super. No i tutaj coś zmieniłam? Te spodenki, faktycznie. No fajnie to wygląda, znaczy... Jezu, no ja bym się, no nie wiem, no tutaj Amanda, to jest Amandy styl. To stwierdziłam, że takie pasuje bardzo do niej. Tu i tu było wszystko okej. No, wszystko okej. Dla dzieci doszły rzeczy, ale... Takimi się średnio. To tam, no, takie widzicie. To, no. Niby ładne, ale tu ten sweterek hogwartowy, taki hogwartowy, to musiałam zostawić. Tu, a Makenowi zmieniłam coś, zrobiłam drugi strój. I to właśnie to, bo to super wyglądało dla mnie. Taki namiot. O, kotek nie. Nie. Ten namiot, no. I to wybrałam. Fajne. I tutaj też nic. To w ogóle były spoko. To widzicie? Tylko jeszcze spodnie zdjąć trzeba. No. No. To w ogóle takie legiński, takie pomperuski. Fajne. Słodziaśne. Spoko to było. O, tutaj jakieś te wianki, ale to wszystko nie pasowało do Amakeno. Chłopczyca, coś to jakieś... No nie. La. I te czapki już były, już się tam w ogóle zgubiłam, czy one doszły, czy coś tam doszło, czy nie. Ja nie wiedziałam, o co chodzi nawet już. No. No i tutaj mamy wszystko, chyba wszystkich ubrałam. Tu jeszcze sprawdziłam, czy czasem nie ma jakichś dodatków. Ale nic nie widziałam. Czy coś tam było? Nie, nic tam nie było. Nie, nic nie było moim zdaniem. No. I tak właśnie zmieniłam tylko troszeczkę. Najbardziej chyba zadowolona jestem ze zmiany Kena. Ten Ken, jak tą koszulkę zmienił, tak bardzo mi się ta koszulka podoba. Uwielbiam takie ombre koszulki, tak w życiu codziennym, wiecie. Fajne, fajnie to wyglądało. I powiem wam, że tutaj zaraz już mi się czas skończył. Także już naprawdę koniec. Kończymy zaraz gameplaya, kończymy. Co tutaj jeszcze? Kończy się urlop, pozostał jeden dzień, bo tu cały czas to już koniec jest tego urlopu. Tutaj Ken. Ken taki tutaj ubrany w tą, super wygląda, wow. No i te gwiazdy widać, widzieliście? Te gwiazdy widać. A ta tutaj nadal z tym niedźwiedziem. I ten punkt jej kreatywności leciał. Tam jeszcze sprawdziłam, jaki ten punkt leci, się podjarałam, że kreatywność, że coś. Tyle, że już wam powiem, minuta gameplaya została. I ja chciałam, żeby ona rozmawiała właśnie o marzeniach, a tam nie było rozmowy o marzeniach, bo ona takie ma pragnienie, że takie, a tu nie było tego. No ale trudno. I się ta... No! Cytuj postać z kreskówki. Takie słodkie to w ogóle wszystko było. Entuzjazmuj się słodyczami.
fajne. I umiejętności właśnie się zdziwiłam, że kreatywność jej dochodzi. Spoko to jest, że wiecie, so leży, so odpoczywa, a jednak punkty się wbijają. Tutaj jakieś ogniska, dużo ludzi, to jest fajne, interaktywne. A, no i tutaj już mi się kończyło i tutaj już w ogóle zaczęłam gadać, że o Boże, panikuję w ogóle, zaraz mi się wyłączy nagrywanie. O Jezu, taka już byłam osikana i już skończyłam gameplaya i powiem wam, jak wyszło. A wiecie, że jest plus, jest bardzo duży plus, ponieważ ten drugi gameplay mam nagrany tak, że nie mam 18 minut, ale mam 11 minutek końcowe. Także też zawsze będzie można porównać, jak gadałam wtedy, a jak teraz dubbinguję. Jezu, czy ktoś w ogóle kiedyś robił na YouTubie dubbingowanego gameplaya? Mam nadzieję, że zrozumiecie, że naprawdę się starałam 7 godzin. Oczy tak... Ja umarłam, żeby to dla was poszukać i nie dało rady. Ale starałam się. No to dziękuję bardzo i pa pa. No, zapraszam do kolejnego gameplaya. Jeszcze został cały odcinek z urlopu i w ogóle tam się też będzie działo. Wiem, bo grałam. No dobra, to pa pa.